czasami nad tym się zastanawiałem, czy była szansa, by do końca, do ostatniego gwizdka pomarzyć o finale. Ten finał, myślę, że w zasięgu był, ale czy zdobycie pucharu, wątpię. Czy mogliśmy zdobyć ten puchar z Lepszy Pucharów? Być może tak, gdyby Roman Kosecki został z nami do końca tych rozgrywek. Uważam, że w tym sezonie puchar zdobywców pucharów był w zasięgu Legii. Mogliśmy to zrobić. Był to trener z ciężką ręką, były piłkarz bardzo dobry. Był takim trenerem twardorękim, tak? On pewnych rzeczy nie tolerował. Nawet kiedyś ja za szlugi i za papierosy zapłaciłem karę i dostałem dobrze po uszach. Stachurski był na tyle doświadczonym trenerem, że on raczej nie wymagał od zawodników rzeczy niemożliwych, tylko starał się z tych zawodników, którzy są, wyciągnąć jak najlepiej. Czyli jakby uaktywnić ich najlepsze strony. I na pewno pozwalał na dużą dozę inwencji, a miał komu, bo właśnie taki Kosecki, taki Kowalczyk, taki Leszek Pisz, to byli ludzie, którzy dobrze się realizowali jako piłkarze i dużo dawali drużynie, kiedy nie byli w jakichś takich ramach, okowach, kajdanach. Wierzył w swoich zawodników i wiedział, że jest wszystko możliwe, tak, że można z każdym wygrać. Zawsze potrafił sobie pożartować, oczywiście niekoniecznie musiał się kochać ze wszystkimi piłkarzami. Owszem, nie zgadzaliby się w różnych sytuacjach, ale na pewno nie było to tak, jak opisywała prasa, że była między nami wojna czy coś w tym rodzaju. Na pewno nie. Wiedział, kiedy trzeba przyłożyć zespołowi, wiedział, kiedy zespół jest zmęczony, wiedział, kto kiedy miał imieniny, kto kiedy miał urodziny, że zespół mógł, powiedzmy, posiedzieć godzinę dłużej. No ja gdzieś przed meczem troszeczkę za długo się zasiedziałem i autokar nie odjechał, został wysłany Maciek Szczęsny z trenerem Kosińskim na Brudno. Dobudzili mnie, zebrali w autokar, pojechaliśmy do tego Poznania, ja tam gdzieś w trasie zdążyłem odespać to, co jeszcze nie miałem w zanadrzu. Ale trener Stachurski stwierdził, że nic tego poważnego nie będzie, wychodzę w pierwszym składzie. On miał takie fajne powiedzenie, że jak nie będziecie trenować, będziecie balować i będziecie się przykładać, to skończycie jak te malinowe nosy pod budką nad Wisłą. Obserwując Sampdorię, wyjechał na chyba 8 dni do Włoch. No i po tych 8 dniach, jak wrócił, to nagle się okazało, że on już nie pija zwykłej kawy, tylko pija zawsze kawę Coletto. Myślę, że to dobre losowanie było. Lepiej zacząć od słabszych. Szczerze mówiąc, ja czy koledzy myślę, że z kim byśmy nie grali, to wychodziło się na boisko po to, żeby wygrać. Kompromitacją byłoby dla nas, my tak wtedy uważaliśmy, żebyśmy sobie z takim przeciwnikiem nie poradzili. Luksemburska piłka raczej nie była w tamtych czasach. No, w tych czasach też nie jest jakimś mocarzem europejskim, dlatego szliśmy z przekonaniem, że łatwo zwyciężymy. Po losowaniu byliśmy pewni, że musimy ten zespół przejść, bo nie ma takiej innej możliwości. Jak z takim zespołem nie wygramy, no to w ogóle możemy przestać grać w piłkę. No to z kim mamy wygrać? Muszę powiedzieć, że nie było tak wcale łatwo. To nie był taki łatwy mecz. Z tego, co pamiętam, to żeśmy się dość mocno męczyli. Remisowaliśmy do przerwy 0-0. No, pewnie musiało się to zdarzyć, zanim weszliśmy w mecz. Być może myśleliśmy sobie, że wyjdziemy z marszu, pacniemy ich trójką do przerwy, czy tam trójką 10 minut i będziemy się bawić. No, trzeba było troszeczkę przyłożyć, żeby to poszło. Po zdobyciu pierwszej bramki w zasadzie już ci Luksemburczycy już w zasadzie nie mieli nic do powiedzenia i mógł się mecz jeszcze również zakończyć z wyższym wynikiem. Bramek, powiem szczerze, tak dobrze nie pamiętam. Wiem, że strzelałem bramki. Pojechaliśmy do Luksemburga, spotkaliśmy się z amatorskim zespołem. Mały stadionik, puste trybuny. Właściwie taki
piknikowy mecz. Luksemburg, Finlandia, Norwegia, no to kiedyś się jeździło po prostu do tych drużyn po prostu jak po swoje. Praktycznie no wiadomo było, że inne rozstrzygnięcie, jak zwycięstwo w meczu nie było brane po prostu pod uwagę. Udało mi się strzelić bramkę, nie wiem, tylko była bramka w zamieszaniu takim podbramkowym. Strzeliłem na 1-0, później dwie kolejne dołożyli koledzy i awans stał się faktem. Maciek miał swój świat, miał swoje spojrzenie na życie. Swoimi drogami chodził Maciek, to jest taki. Kot Filemon swoimi drogami chadzał. Raczej mniej imprezował, zajmował się jakąś fotografią. Maciek wolał zdjęcia robić, podróżować. Maćka zawsze gdzieś tam, może nie odsuwano od grupy, ale Maciek do tej grupy nie chciał przynależeć. Ale na boisku, no wiemy doskonale. Wybór trenera Stachurskiego był oczywisty. Maciek był wtedy numerem jeden. Maciek by przede wszystkim miał większy zasięg ramion. Był bardziej wygimnastykowany. Fantastycznie rozciągnięty człowiek, guma. Potrafił takie rzeczy zrobić, szpagaty, wszystko. Dobrze grał na przedpolu, nie bał się. Jego się raczej bali. Gorzej grał od Zbyszka Robakowicza nogami oraz w sytuacjach jeden na jeden. Zbyszkowi brakowało czasami palca. Troszkę ręki, bo za krótki, a Maciek wszędzie dosięga. Kapitalny bramkarz, który mógł bronić, moim zdaniem, w najlepszych europejskich zespołach. Świat twierdzi, że w Realu, w Barcelonie. Facet przede wszystkim bardzo, bardzo rodzinny. Cichy, spokojny. Świetna osoba. Zawsze jak już po meczach czy coś, to zapraszał, może nie większość drużyny, ale taką stałą ekipę do siebie na rybkę i koniecznie musi być rybka. A że rybka lubi pływać. Żona robi bardzo dobrą rybę, smaży pierogi z mięsem, dlatego u nas się w domu spotykaliśmy w Warszawie. Zbysiu był zawodnikiem spokojnym, stonowanym, który świetnie się potrafił ustawić. Nie musiał robić zbędnych, że tak się wyrażę, ruchów. Miał wyczucie, że umiał wygrać wiele pojedynków, zresztą wiele meczy nam wybronił w sytuacjach, wydawałoby się, beznadziejnych. On czekał aż do samego końca, aż mu tam napastnik zwariuje, podbiegnie do niego, nie będzie wiedział, co z tą piłką zrobić i stał, jakby wmurowany. Robak się stał na nogach do końca, Maciek natomiast często siadał na tyłek i to ich różniło. Czasami było tak, że jak bronił Maciek, no to drugi mówił, skuś baba na dziada, tak? Jak bronił Zbyszek, to Maciek, skuś baba na dziada. No na pewno był to czas, kiedy nie tylko ze sobą rywalizowaliśmy, ale też niespecjalnie się kochaliśmy. Człowiek się nie bał, który wchodzi do bramki. Może tak. Obaj genialni bramkarze. Taki przeciwnik, że nawet gdybyśmy odpadli, to nikt by nie załamywał rąk, tak? No w końcu zdobywca też Pucharu Zdobywców Pucharów, a zespół silny. Byliśmy przekonani, że Szkoci są znacznie mocniejsi od nas, także piłkarsko, nie tylko fizycznie, nie tylko mentalnie. Wtedy ta piłka szkocka stała na dużo wyższym poziomie aniżeli dzisiaj. No i zdobywca Pucharu Szkocji, to tak brzmiało dla nas Polaków w ówczesnych czasach bardzo, bardzo groźnie. Mocna nazwa, ale chyba w naszym zasięgu. Pojechaliśmy na mecz do Szkocji z takim nastawieniem, żeby nie przegrać, może coś z kontry ukłuć. Atmosfera była taka, że staliśmy obok siebie na środku boiska, próbowaliśmy się tam przed meczem coś pocieszyć i nie słyszeliśmy, stojąc obok siebie, co jeden do drugiego mówi. Taki był niesamowita taka wrzawa na stadionie. Ten Ryszard Kosiński opowiadał o zawodnikach i mówi, że tam jest taki stoper, który mówi, musicie odcinać mu prawą nogę, ponieważ lewą w ogóle nie potrafi kopnąć. No i okazało się później, że facet dał takie trzy krosy na 60 metrów lewą nogą, że zaczęliśmy się śmiać. Ten Kosiński wtedy powiedział, mówi, patrz, na meczu tego nie robił, mówi, na tym meczu, który obserwował. Trener Stałski uczulał nas na to, żeby starać się grać piłkę dołem, bo szkocka piłka polegała na tym, że jest długa piłka, walka w powietrzu.
my mieliśmy grać, utrzymywać się przy piłce jak najdłużej. Ktoś mi mówił, że jak gra się na Wyspach, to ta piłka w ogóle nie wychodzi za boisko. I faktycznie tak było. No, ta piłka cały czas wracała w nasze pole karne. Jeszcze do tego były, no to najbardziej chyba zapamiętam z tego meczu, bandy metalowe, reklamy. Takie z takiej cienkiej blachy. I po każdym ich udanym zagraniu, po jakimś tam wejściu, dobrym uderzeniu głową, po każdej jakiejś udanej akcji, to wszyscy kibice w te blachy walili, w te reklamy. Klaskali, krzyczeli, no tam była taka wrzawa, to po prostu coś niesamowitego. Berlin nas cisnął, ale tak chaotycznie dosyć, takim typowym angielskim stylu, do boku, dośrodkowanie, stałe fragmenty gry, bardzo niebezpieczne. Szkoci bardzo często gościli pod naszą bramką i zamieszania było dużo, parę razy udało mi się naprawdę w trudnych sytuacjach obronić. Pierwszy mecz był bardzo ciężki, oni tylko kopali piłkę długą, dobrze jeszcze Krzysio Budka grał, że on wszystkie główki wygrywał. Ten mecz pierwszy to była wojna. Nie tylko, że rywalizacja, ale to niestety Szkoci mają charakter i troszeczkę nas tam poturbowali, zresztą Leszka potężnie poturbowali. Pamiętam, że często faulowano czy Mieszy, czy Leszka Piszek. Leszek dobre 3 minuty leżał na boisku, nie dając żadnych oznak życia. Myśmy nie mogli przejąć piłki i sędzia nie przerywał gry. No, zazwyczaj coś tak mówi, że słabszy bocian zawsze zostaje w kraju, także ja byłem tym słabszym bocianem. To było po prostu, zderzyliśmy się głowami przy pojedynku główkowym, zderzyliśmy się głowami i taka ciekawostka jest z tego meczu taka, że po prostu grałem jeszcze 10 minut, tylko tyle, że ja o tym w ogóle nie wiedziałem. To nie była jakaś obcierka i pęknięcie łuku krwiowego, prawda? Po meczu zostałem tam w szpitalu i jeszcze przez tydzień musiałem być hospitalizowany. Jechaliśmy do Leszka do szpitala i no tragicznie wyglądał, tak? On był tak, jakby się zdarzył z pociągiem. Pół twarzy sinej, oka nie było widać. Pęknięta czaszka, wstrząs mózgu i tak dalej. Wracaliśmy stamtąd z jednej strony bardzo zadowoleni z siebie. Mieliśmy taką świadomość, że może jakiegoś wielkiego rezultatu nie osiągnęliśmy, nie udało nam się strzelić na wyjeździe bramki, ale też po prawdzie nie z takim celem tam jechaliśmy. Chcieliśmy przetrwać i przetrwaliśmy. Udało się zremisować, graliśmy równorzędny mecz. 0-0 było dobrym wynikiem. Myślę, że rewanż nie był wielkim widowiskiem, był raczej nudnym meczem. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie to ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że to jedną bramkę musimy strzelić. Wiedzieliśmy to z całym przekonaniem, no, bo na ten mecz wychodziliśmy tak napompowani, tak jak powiedziałem wcześniej, że nie było szans, żeby tutaj Szkoci nam cokolwiek mogli zrobić. Trochę nam dopisało szczęście. Bo Krzysiek Iwaniński, pamiętam, strzelił no, dziwną dosyć bramkę, takiego lubika tam w 85 czy 6 minucie. Była to 84 minuta. Dariusz Szczykier zrobił przerzut do Romka Koseckiego. Ja przyjąłem i zagrałem za plecy wszystkim moim tym obrońcom i już, no. No. Bo ja to umiem. Obrońca wygrał głowę, no i ta piłka poleciała do środka. Krzysiek tak bez przekonania kopnął, byle piłkę oddalić od siebie. Wyczułem ten moment, jak to się mówi, miałem nosa piłkarskiego. Pobiegłem jak najszybciej z tego, co było widać, do tej piłki. Wyprzedziłem bramkarza i z około 18 metrów przelobowałem bramkarza i wszyscy patrzyli, czy ta piłka wpadnie do siatki, czy nie. Ta piłka tak leciała i to trwało wieki. I nawet Romek Kosecki biegł, bodajże dobić, bo mogła się od słupka odbić, ale na szczęście wpadła. Skończyło się na nas szczęśliwie. Wygraliśmy 1-0, Iwaniński strzelił bramkę i to tyle na temat tego meczu. Jakby Szkoci wyrównali, no to niestety byśmy odpadli, no ale
Był to koniec meczu, sprężyliśmy się pod koniec i dowieźliśmy te 1-0 do końca. Arkadiusz Gmur, postać nietuzinkowa w naszym zespole, najweselszy chłopak chyba jaki był, dowcipny. Zrobił, że tak się wyrażę, kolosalny postęp z zawodnika przeciętnego do zawodnika bardzo dobrego. No, chłopak, który dochodził do wszystkiego, bym powiedział, ogromną pracą, niesamowitym zaangażowaniem, charakterem swoim. Miał taką ksywę, tak, że twarz wyrzeźbiona przez wiatr. Mister Ligi, żeśmy go nazwali. Alek zawsze w takich sytuacjach to tylko spojrzał ostrzej na takiego jego mościa, który mu to powiedział i od razu zaczął żarty, także brał to do siebie na spokój. Nie był to jakiś, powiedzmy, wirtuos, jeżeli chodzi o grę techniczną. Uwielbiałem z nim grać, bo ja uwielbiałem ludzi zaangażowanych. Wolałem grać ze słabszym piłkarzem, ale ambitnym, który da z siebie wszystko, niż z lepszym, na którego nie zawsze mogłem liczyć. Czasami w szatni, jak stanął i z prostego podbicia zaczął żonglować o ścianę, to był nie do pobicia. Był to taki, jak my go nazywaliśmy, taki topór, solidnie dostawał robotę i ją wykonywał. Kuba, elegancik. Nawet żona chyba dzisiaj by powiedziała, że Darek był zawsze elegancki, zwłaszcza zwracała uwagę na jego buty. Zawsze wypolerowane, idealne. Z tamtych czasów dzisiejszy Dawid Beckham. Zawsze pod krawatem i w garniturku, dbający bardzo o siebie. Darek, podobnie jak Maciej Szczęsny. Trening, szybka kąpielka, jeszcze nie zdążyliśmy wejść do szatni, to już odjeżdża swoim polonezem. Taki profesjonalista w 100%. Nie pijący, nie palący. Solidna firma, solidny obrońca. Zawsze mówił, że on nie jest obrońcą, tylko ofensywnym obrońcą. Był zawodnikiem bardzo, bardzo takim wszechstronnym, dysponującym wizją gry. Bardzo dobrze uruchamiał nasze żądełka. Darek, gwiazda naszego zespołu. Oj, ten to chodził zawsze swoimi ścieżkami, jak kot. Zawsze pamiętam, zawsze miło i sympatycznie, ładnie ubrany, pachnący. Kremiki, dobre perfumiki, w szatni szybka kąpiel i zaraz ucieczka do dziewczyn. Mówili wszyscy, że jest tak przystojny, że nie może z nami siedzieć i gdzieś rusza na miasto. Także on też był taki zawodnik, jednym z zawodników, tak jak Maciek Szczęsny, że gdzieś mieli swoje ścieżki, gdzieś raczej trzymali się z dala od grupy. Talent nieprawdopodobny, szybka nóżka, zmysł, też taktyczny, świetny, niezły strzał. Mimo niskiego wzrostu, dobrze grający w powietrzu. Jacuś to taka maszynka, która się nigdy nie zatrzymywała. Biegał, cały czas biegał. Wydolny, niemiłosiernie. No, pamiętam, jak biegaliśmy tu na kanałku, no, to nie było kozaka na Jacka Bąka. O, niezależnie od tego, o której godzinie przyszedł po wieczornym biesiadowaniu. I gdyby on tylko chociaż raz w życiu powiedział sobie, że chcę być wielkim piłkarzem i poświęcę temu tydzień, to pewnie by był. No niestety nigdy tydzień nie wytrwał. No wówczas beret. Całe szczęście to się zmieniło. Tą ksywkę, to z tego co dobrze pamiętam, o berecie, to ja mu to wymyśliłem. Bo po wypadku, chyba jak się nie mylę, chyba maluchem wtedy jeździł.
gdzieś jakiś wypadek miał z samochodem właśnie i przyszedł właśnie do szatni z tym okapturzoną głową i tak został nazwany Beretem. Beret jak to Beret? Dusza towarzystwa, normalny kabareciarz, kawalarz. Był w stanie wziąć buta kolegi i przybić do nogi od stołu. No to taki no po prostu robił kawały. No. No było troszeczkę drzwi uchylone i wiaderko było postawione u góry. No i kto wchodził do szatki, no to wiadomo, wiaderko od razu na głowę. Jak dostał złote buty od France Football. Przyniósł spray, pomalował sobie lanki na złoto i wyszedł na trening. Mówi, że złote buty dostał od France Football. Nareszcie go nagrodzili, nareszcie dostrzegli jego talent. Marek przyszedł do Legii taki troszeczkę, no wiadomo, no, z innej ligi, tak, no musiał tą Warszawę troszkę okiełznać. Musiał do tego dorosnąć, musiał pewne rzeczy zrozumieć, żeby w końcu zabłysnąć, żeby rzeczywiście być tym zawodnikiem reprezentacji i grać w takich klubach francuskich z pełnym powodzeniem. Marek Józiak był nieobliczalny. Oprócz no, bezbłędnej gry, nagle mogło mu się coś przytrafić takiego, że zrobił coś kompletnie nieodpowiedzialnego. Łobuz na boisku, łobuz straszny, nie dał sobie w kaszę dmuchać. No ale z takiego zawodnika, można powiedzieć, może też niewyszkolonego dobrze, stał się bardzo solidnym obrońcą, co potwierdza wyjazd za granicę, co potwierdza reprezentacja. No, Dziunia, fantastyczny facet. To był zawodnik taki tak zwanej starej daty. Kiedyś do mnie powiedział, że Jacek, jak przyjdziesz troszkę tam po jakiejś imprezie, to nigdy nie pij kawy, tylko wypij herbatę, bo kawę jak się wypije, to człowiek się gorzej czuje. No, także herbatkę trzeba było wypić z cytrynką i wtedy było dobrze. Ja mu skasowałem malucha, także pomagałem mu w przeprowadzce. Miałem taki dosyć poważny wypadek. Krzysiek się w ogóle tym nie przejął. Kto inny mógł mieć do mnie pretensje? Tak mi trochę głupio było, no bo nie rozbiłem mu wazonu z kwiatkami, tylko skasowałem samochód, nie zostało nic z nowego malucha. A Krzysiu, co to mój facet, tylko auto. Nic się nie stało. Był to człowiek, który służył radą. Mówi Marek, mówi, no pamiętaj, że piłka może przejść, ale zawodnik musi zostać z tobą. Okay? Na boisku ustawiał kolegów. On potrafił się bardzo dobrze ustawić. Graliśmy trójką obrońców, grał środkowego, ostatniego stopera. Potrafił dobrze zaasekurować. Nie miał może takiej szybkości, ale imponował kapitalnym ustawieniem, bardzo dobrym przerzutem piłki i spokojem, jeśli chodzi o rozegranie akcji. Dla mnie to taki Beckenbauer, naprawdę. No Legia w tamtym okresie nie miała szerokiej ławki, było nas niewielu. I przyszedł chłopak, młody, bez stresu, bez jakiegokolwiek strachu, wszedł do szatni. Nie wiedzieliśmy nic o tym człowieku. Przychodzi człowiek nie wiadomo skąd, z Poloneza Warszawa. No bo żeby przyszedł jakiś transfer z ligowego klubu, ktoś, no to jakoś tam człowiek wie, zna zawodnika. Pojawił się Wojtek Kowalczyk, który... Rzeczywiście się nim tak zaopiekowałem, tak jak mną się zaopiekował wcześniej Darek Dziekanowski czy Stasiu Terlecki. Dostałem informację, że następnego dnia na Łazienkowskiej odbywa się sparing, czyli pierwsza drużyna Legii zagra przeciwko zawodnikom z całego Mazowsza, których będą oglądali. No i następnego dnia o godzinie 11 stawiłem się na Łazienkowską na ten sparing. Widocznie wypadłem na tyle dobrze, albo bardzo dobrze, że od razu po sparingu dostałem możliwość podpisania kontraktu. Także trwało to dosłownie jeden dzień, czy tam jeden wieczór, jeden dzień. I tak stałem się zawodnikiem Legii Warszawa. To ciężko tak jakoś ogarnąć, bo to się strasznie szybko wszystko działo. Nagle z podwórka został gwiazdą. Ale miał taki naturalny też talent, potrafił się znaleźć pod bramką, potrafił wykorzystać sytuację. Zresztą pierwszą bramkę w Legii też w pucharze strzelił z mojego podania. Kowalczyk na drugi dzień wykupił wszystkie przeglądy sportowe, a tam w przeglądzie jest napisane tak, bramkę strzelił Łatka. I mniej więcej w tym samym czasie przyszła oferta od Turków dla Romka Koseckiego, który był kapitanem drużyny i który przez całą jesień zapewniał, że
Dopóki nie odpadniemy z pucharów, to on z nami będzie grał. Teraz, mówię, jest Kowal, to mogę odejść. A wtedy byłem w tym gorącym okresie jakby zainteresowania klubami Fenerbahce i Galatasaray. Wcześniej miałem, myślę, że to Marek Pietruszka potwierdzi, propozycję pobytu, jakby testów w Arsenalu Londy. Wpłynęła propozycja, ja wtedy odmówiłem, twierdząc, że jeżeli ktoś chce zobaczyć mnie, to może przyjechać tutaj, ja nigdy na żadne testy nie będę jeździł. Chcieliśmy bardzo, żeby Roman został. Mieliśmy perspektywę dojścia bardzo wysoko w pucharach. To stało się tak szybko, nagle, po tych rozmowach nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, więc to wszystko było tak zakamuflowane, tak gdzieś skryte, że do nas dochodziły tylko jakieś tam cząstki tych informacji. Negocjacje jakie były, to już dużo o tym pisano, żywa gotówka, ja się szybko dogadałem, klub też. Ja na jego miejscu zrobiłbym to samo. Bardzo dobrze zrobił, bo to rzeczywiście były czasy i w kraju, i w sporcie takie, że jak miałeś szansę pojechać po pieniądze i po sławę, to trzeba było wykorzystać pierwszą nadarzającą się okazję. Tutaj nikt nie rozpacza, wszyscy się cieszyliśmy, że Rąkowi udało się po prostu wyjechać, dostał dobrą propozycję z Galatasaray i wszyscy byliśmy z nim, aczkolwiek nie da się ukryć, że Romek był naprawdę wielką osobowością w tym zespole. Graliśmy bez Romka, szkoda, ale tak to bywa, że jeden wchodzi, dobry zawodnik, drugi przychodzi na jego miejsce. Do piłki pierwszy, do baletów chyba też pierwszy. Pseudonim Lejba, bo on zawsze taki koszulka gdzieś szedł, wyciągnięta z pleców, but rozwiązany, nie zwracał na to nigdy uwagi. O, Lejba to facet z naszej grupy, z grupy Lambada. Kapitalny piłkarz, super człowiek. Nie wiadomo było, jak on biega, bo on taki zawsze trochę skrzywiony, ale jak się rozpędził na boisku, to dryblował jeden na jeden, to mówił, że za chwilę się przewrócił się. On jednego przykładał, drugiego przykładał, trzeciego gdzieś tam przełożył. Ruchy takie powolne, flejowate i wszystkich mijał. Chudzinka przy jego, no, on miał mięśnie czworogłowe, jak większość szatni i łydki. To też zawsze się każdy zastanawiał, dlaczego. Nawet sam masażysta, po co im gdzieś się tutaj położył na stół, żeby ewentualnie cię masować, jak nie ma co. Kości się nie masuje. Niezależnie od której godziny się obudził, na boisku miał takie zdrowie i serce do biegania, że... I on praktycznie mógł wychodzić na mecz bez trenowania i był jednym z najlepszych zawodników. Mamy badania, tak? No i po tych badaniach za dwa dni przychodzą wyniki, przychodzi pan doktor i czyta wyniki. I przy Darku się zatrzymuje i mówi, pan Czekier ma wydolność 60-letniej Szwedki. No my zaczęliśmy się śmiać, no 60-letnia Szwedka, facet, który wychodzi na boisko i się nie zatrzymuje. Rozrywkowy nieprawdopodobnie, ale też z drugiej strony szalenie zabawna i szalenie inteligentna bestia. Wielki piłkarz, ale też małe dziecko, no, które trzeba było wyprowadzić, jak to się mówi, od 6 rano do 24. Krzysiu, mój przyjaciel. Razem w pokoju spaliśmy. Niewysoki wzrostem, ale charakterny, fajny chłopak. Techniczny, bardzo techniczny, może nie szybki, ale świetny, świetnie wyszkolony technicznie. Wyczucie miał do prostopadłych piłek, super. Trochę też może i moja zasługa, bo też trzeba ruszyć się do tych prostopadłych piłek i pokazać, gdzie się chce tą piłkę dostać. Bardzo dużo dawał zespołowi, może ludzie tego nie widzieli. Lepiej czuł się w grze w ofensywnej. Oczywiście, jeżeli chodzi o grę głową, również odstawał. No, on miał inne walory. Walorami jego była technika, dobre uderzenie z dystansu, dogranie piłki. Pod względem technicznym, pod względem taktycznym, doskonale ułożony, potrafiący zagrać z zamkniętymi oczami piłkę na nos. Te piłki fajnie spadały. Nie miał fajerwerków, nie grał jakoś widowiskowo, że uderzył z 30 metrów, bramkę strzelił głową, ale bardzo, bardzo dużo dawał zespołowi, będąc na boisku. Taki, no, taka mrówka. A Czacha to przychodził do Legii zawsze na zasadzie wpadnę na chwilę i znowu wyjeżdżam. Czyli w tym momencie było tak samo. Zagrał w pucharach i poszedł znowu.
jedna z najbardziej rzetelnych postaci, z jakimi miałem w życiu do czynienia. Po prawej, po lewej wszystkim pomagał, to taki czyściciel na boisku był. Kto stracił, to Piotrek Czachowski to naprawił. To był taki jakby nowoczesny obrońca środkowy, który potrafi jakby rozpocząć, zainicjować akcję, brał ciężar gry na siebie. Zresztą często grywał też i w środkowej strefie, prawda? Pracuś. Mega pracowity, wzorcowo pracowity. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to on mógł dwa mecze wygrać. Jak na tamte czasy, taki typ profesjonalist. Był to reprezentant kraju. Ważny reprezentant kraju w tych klockach ETA Strajlała i trzeba było takiego zawodnika mieć. Nasz sławetny Sopel. Dosyć uśmiechnięty, często żartujący. Jacek chyba bardziej lubił Wałbrzych. Niż chyba tutaj klimat warszawski. Lubił życie, tak jak my wszyscy zresztą. On potrafił wsiąść samochód, pojechać do Wałbrzycha po meczu i rano już być z powrotem w Warszawie na treningu. Wyglądający pozornie na boisku, jak człowiek kompletnie pozbawiony koordynacji ruchowej, a tymczasem naprawdę potrafił bardzo fajnie w piłkę grać. Miał fajne podanie prostopadłe, no i uderzenie z dystansu. Takiej suchej nogi, mówiliśmy, spod kolana potrafił zaskoczyć niejednego bramkarza. Dobrze zaawansowany pod względem technicznym, czytający grę, umiejący piłkę zagrać dłuższą, krótszą. Też jakaś taka niespełniona nadzieja do tej piłki naszej. Jacek Sobczak dla mnie był zawsze nieodgadnionym człowiekiem. Nie no, Piszczel to Piszczel, Piszczel to historia. Wszystkie piłki do Leszka i Leszek będzie wiedział, co z tym zrobić. Jak nie wiesz, co zrobić z piłką, daj Leszkowi i Leszek coś tam zawsze wymyśli. Widział wszystko na boisku, absolutnie. Nie patrząc widział. Miał czułki, anteny, nie wiadomo co. Krzysiu Ratajczyk, jak biegł w pole karne, mówi, gdzie będziesz dośrodkowywał, a Leszek Pisz do niego mówi, ty wbiegnij w pole karne, ja cię w ten wielki, głupi łeb trafię. No. I tak było, że tylko trzeba było biec w pole karne, a on trafiał każdego nas w głowę. Zawodnik, który miał jedną rzecz podstawową, szybką nogę. Z tej jego małej nóżki szły takie petardy na tą bramkę, że... Jak dobrze trafił, to tak naprawdę nie było co zbierać. Gdy wchodziliśmy na trening przykładowo i mieliśmy piłki w siatkach, to wiadomo, która była piłka Leszka, bo była tak napompowana, że nikt z nas jej nie kopnął. Kamień. A on tą piłkę rzucał na 40 metrów, na 50. Też za dużo może nie mówił. Jak już się trochę wkurzył, to potrafił tak powiedzieć, że każdemu buty poszło. Ale na boisku przywódca. Jak ktoś mi mówi 7, to ja mówię Leszek Pisz. Ikona Legii obok Kazia Dejny i Lucjana Brychczego. Na tym etapie to podchodziliśmy tak, że jak już spadać, to z wysokiego konia. Żeby tylko wstydu nie było. Nie chcieliśmy na pewno trafić do Dynamo Kijów. Chcieliśmy pojechać w bardziej atrakcyjny dla nas w tamtym okresie rejon, czyli wszystkie pozostałe zespoły wchodziły w rachubę, a który wylosujemy, nie było dla nas znaczenia. Chcieliśmy wylosować Montpellier z polskim tenerem, Heniem Kasperczakiem, z Jackiem Zioberem, a więc drużyna, która no, taka była typowo polska i w naszym zasięgu. Z tego, co pamiętam, to już później, jak wylosowaliśmy Sampdorię, no to już były głosy, że Legia jest najsłabszym zespołem w tej ósemce. W momencie losowania wszyscy postawili na nas krzyżyk. Nikt nie wierzył, że cokolwiek nam się uda. Jak to w szatni zawsze, że tak powiem, bywa i humorystycznie, i poważnie, tu od razu padły takie, że tak powiem, słowa, o Boże, no, polegniemy i tak dalej. Już widziałem w szatni, że słyszałem po rozmowach chłopaków, że im się bardzo ten rywal podobał, bo w tamtym czasie no, było jednak kilku zawodników, którzy jeszcze na ten ostatnie lata swojej kariery piłkarskiej chcieli wyjechać za granicę i to była taka możliwość pokazania się z drużyną, która walczyła o mistrzostwo Włoch. W sercach każdego jednego zawodnika musi być coś takiego, musi być taka wiara, że no jednak powalczyć musimy. Sampdoria była liderem tego Ligi Włoskiej. My byliśmy na 9. miejscu. Nikt
tak naprawdę z fachowców, z kibiców nie dawał nam żadnych szans na to, że cokolwiek możemy ugrać. Tym bardziej, że w zespole Sampdorii no, grały gwiazdy światowej piłki nożnej, jak Gianluca Vialli, Mancini, Vierho, Cerezo, Brazylijczyk. No. Te nazwiska no, coś mówiły nam. Mówiły nam, bójcie się. Było ustalenie warunków premii przed Sampdorią, tak? Znaczy wtedy jak przyjechali generałowie, tak, na ta cała nasza wierchuszka, tam Pstrokoński, Żbikowski, tam Mazurek, ktoś tam jeszcze, tak? Negocjacje z ówczesnym prezesem, panem Wojciechakiem, no, przebiegały, tak powiem szczerze, no, bardzo krótko, intensywnie i zakończyły się bardzo szybko. Pamiętam, rada drużyny z Krzyśkiem Budką poszli, powiedzieli... 10 tysięcy dolarów i już, no. I koniec dyskusji było, no, za następnej rundy. Nie ma sprawy, macie panowie 10 tysięcy dolarów na głowę, proszę bardzo. Można było kupić samochód. Typu... nie wiem, Renault 19 czy Ford Escort. Jeszcze trochę zostało. Jak sobie przypomnę, że na treningi przyjeżdżałem dwusuwem pod tytułem Wartburg, no to już było miło. Oni w ogóle nie byli zdziwieni tym. No, okej, okay, dobra, zapłacimy wam tyle, ile chcecie. A gdyby chłopaki wtedy powiedzieli po 15, to nie by dali po 15, bo oni byli przekonani, że to jest po prostu nierealne i niemożliwe. Tak jakby teraz polski zespół podejrzewam, negocjował premię o walkę z Barceloną, albo nie wiem, z Juventusem, czy z Bayernem. No podejrzewam, jakie premie by nie ustalili, no to klub by się zgodził. Może jakaś złość taka się w nas urodziła, że co, no, nasi działacze w nas nie wierzą, no to my im pokażemy. Pamiętam, było bardzo zimno, zbliżał się mecz pierwszy z Sampdorią. Włosi przyjechali pięknym, luksusowym autokarem, tak samo ubrani w pięknych płaszczach. Lombardo, Mancini, Vialli. Myśmy ich przyjęli w Wiktorii, nikt nie sprawdzał rachunków. To, co chcieli, pili, to, co chcieli, jedli. Nie no, przyjechali tutaj, no to kwestia tylko jest ile i pakują torbę, fajny hotel, wracają do siebie. I to tam kwestia jest tylko po prostu, ile wygrają. Bo to, że wygrają, to nie podlega dyskusji. My żeśmy patrzyli na nich jak na wielkich, zawodowych piłkarzy. My nie czuliśmy się zawodowcami. My czuliśmy się jak amatorzy przy drużynie, która wyszła na rozgrzewkę i jak patrzyliśmy, ilu to trenerów wszystko prowadzi, no to byliśmy pod wielkim wrażeniem. Było po nich widać w tunelu, że po prostu idą jak po swoje. No to mniej więcej tak, jak my z tym Swiftem. Nie? Do meczu u siebie przystąpiliśmy tak trochę pokrzepieni świadomością, że nie zagra Vialli, który już wtedy był no, wielką gwiazdą. Trener go usunął, bo podobnież późno wrócił do hotelu i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, aczkolwiek Włosi w pierwszych 45 minutach, zwłaszcza na początku, nas troszeczkę zdominowali, mieli swoje sytuacje, ale jednak Maciek Szczęsny stanął na wysokości zadania i dwukrotnie bodajże wybronił piłkę. Do Sena dojdzie do dośrodkowania, doszedł. Niebezpieczna sytuacja, dwukrotna, znakomita obrona Macieja Szczęsnego. Walczyłem z Cerezo. Zawodnik bardzo dobry technicznie, on już miał ponad 30 lat. Pamiętam, tam było troszkę błota, a on grał w butach Lankach i on się nie ślizgał. To było dla mnie to był szok. No ja tam im trochę stracha napędziłem, bo tam się zerwałem raz samotnym rajdem. Mało brakowało, bramkę bym strzelił. Atakują niewielką ilością zawodników i teraz okazja dla Legii. Idealna sytuacja. Będący wtedy w niezłym gazie Andrzej Łatka. Wróciłem wtedy, miesiąc byłem w Trondheim. Rosenborg Trondheim, jeszcze nieznany zespół wtedy chyba u nas, na testach. I bardzo dobrze tam wypadłem. Miałem praktycznie nie wracać tutaj, bo kontrakt już tam podpisałem. Trener Stachurski wtedy mówił, jak zobaczył trochę na treningach, że dobrze wyglądam, poprosili mnie, czy mógłbym jeszcze zostać na mecz z Sampdorią.
Pamiętam, to było zagranie od środka boiska, miałem piłkę do lewej strony, przy akurat ławce. No i tak zwanego fryzjera zrobiłem obrońcy, co miałem do niego chyba z 10 metrów, jak dobrze kojarzę. Ale byłem tak pewny siebie, że go obiegnę chyba dwa razy. No i właśnie przy tym starcie mięsień w głowę poszedł i niestety miesiąc przerwy. Kontuzja Andrzeja Łatki, wchodzi facet nie wiadomo skąd. I w środkowal. Czy był strach? Dla mnie nie było strachu. Ja podchodziłem do tego jak do każdego innego wcześniejszego przeciwnika, nawet u siebie w lidze okręgowej. Jednak Andrzej Łatka odczuł to starcie przy linii, a w jego miejsce wchodzi Wojciech Kowalczyk z numerem 15. No byłem szczęśliwy, że można już w tym meczu pierwszym rozegrać kilkadziesiąt minut przeciwko Sampdorii Genua. Tym bardziej, że to boisko gdzieś, te przygotowania do tego spotkania mi idealnie pasowały, bo ja jak przychodząc z Poloneza do Legii, to tylko grałem na tak słabych boiskach, jak wtedy miała Legia Warszawa. A pamiętamy, że to był zaraz okres pozimowy, my trenowaliśmy na różnego rodzaju błociskach, nieprzygotowanych murawach, już tutaj mówię przed samym meczem w Warszawie. Także mi to boisko idealnie pasowało do tego, by ewentualnie sobie gdzieś tam urwać się obrońcom, pobiegać, pograć. I kręci te gwiazdy, że w ogóle oni musieli chyba jakieś te proszki później przeciwwymiotne wziąć po meczu, bo byli tak zakręceni, że... Muszą spieszyć się legioniści już blisko do zakończenia pierwszej połowy tego meczu. Leszek Pisz. No może teraz. Może teraz... Było to rozegrane, ćwiczyliśmy te stałe fragmenty. Bodajże Leszek Pisz wykonywał rzut rożny, zagrał krótką piłkę i ja w drugie tempo wrzuciłem do Czykiera. O Iwanickiego dośrodkowanie, gol! I gol, proszę Państwa. A strzelcem tej bramki, o ile dobrze widziałem, Dariusz Czykier. Darek Czykier wbiegł niemal w pole bramkowe, przy bliższym słupku takiego półszczupaka wykonał jakoś bardzo niezdarnie. Trafił piłkę bokiem głowy, może nawet barkiem. Ivan wrzucił, a ja dołożyłem tam kawałek głowy. Różnie ta piłka się jakoś obracała, w każdym razie wpadła do siatki, to najważniejsze. Darek Czykier uderzył piłkę głową, chyba pierwszy i ostatni raz w życiu. Zawsze żeśmy troszeczkę z tego tak po cichu się uśmiechali, bo Lejba nigdy nie miał skłonności dobrze grać głową. Byłem bardzo specjalistą od gry głową, bo tak ci powiem szczerze. Jednak Paliuce udało się strzelić tą bramkę. I gdybym ja coś takiego puścił, a parę razy w życiu mi się niestety zdarzyło, to mi się wstydził. I poczuliśmy pod koniec tej pierwszej pory, że możemy coś uszczknąć na swoim terenie. Ten wynik 1-0 wystarczyło utrzymać w drugiej części spotkania i mieliśmy naprawdę świetne wyjście, jeżeli chodzi o rewanż. Mieliśmy, wydaje mi się, dużo szczęścia, bo oni tak nonszalancko do tego podeszli. Podejrzewam, że jakby wyszli na 100% skoncentrowani, tak jakby na przykład przed finałem tego pucharu, to podejrzewam, że zlaliby nas niemiłosiernie, tylko że oni taką grali piłkę, że o, w tej akcji nie wyszło, zaraz będzie następna. W następnej nie wyszło, no to znowu będzie następna. Oczywiście Pielgierce przy piłce na pewno byli goście, ale no, my nie dawaliśmy za wygraną, zostawiliśmy naprawdę całe zdrowie na tym boisku. Każda ich akcja to pachniała bramką. Z naszego tak boiskowego punktu widzenia, bo my czuliśmy to, będąc na boisku, że byli niesamowicie groźni. Każda akcja to był zalążek, że mogą bramkę tą strzelić. Roberto Mancini, zbicie piłki, bardzo groźnie, jeszcze Lombardo jeszcze próbował Viali. Trenerzy, pamiętam to, jak mówili panowie, pamiętajmy, mamy Kowala, który jest bardzo szybki. Był kompletnie nieznany Włochom, a Gazicho miał jeszcze lepsze niż Kosecki. Takie przekonanie z niego emanowało, że nawet jak coś spieprzy, to się kompletnie nie będzie przejmował, bo on wie, że za chwilę drugi raz będzie miał okazję. No było wybicie z piątego metra. Gdzieś się piłka w powietrzu i Jacek Cizio wygrywa głowę. On ją zgrywa, a ja już tylko na pełnej szybkości. 19 minuta spotkania. Wciąż korzystne dla Legii. 0-0. Błąd włoskiej obrony. Kowalczyk wpada w pole karne. Okazja i gol! Gol, proszę Państwa! My po prostu oczy przecieraliśmy ze zdziwienia,
jak on poszedł na ten zwód na lewą nogę, mówił, no nie, no to albo się przewróci, albo piłkę gdzieś pośle w trybuny, bo Wojtek lewej nogi nie miał. Ale ja takich bramek bardzo wiele strzelałem w Polonezie. To znaczy miałem tą lewą nogę niby słabszą, ale ta piłka była tak mi idealnie siadła, odchodząca, gdzieś wpadła przy samym słupku. I oni byli w ciężkim szoku. Jest 1-0 i już wiemy, żeby Sampdoria awansowała, musi zdobyć nam 3 bramki, tak? To nam pozwoliło już koło 20 minuty meczu rewanżowego poczuć się no niemal jak w raju. W przerwie spotkania też liczyliśmy na to, że tutaj nie ma co bronić wyniku. To też było takie coś, jeżeli możemy, a wiedzieliśmy doskonale, że jesteśmy w stanie przeprowadzić akcje ofensywne. Ten Stachurski mówi, no musimy grać bardzo głęboko i tylko i wyłącznie mówi na długa laga na Kowala i Wojtek się tam coś zerwie. No a że jeszcze w dodatku Kowal zwariował. Wychodzimy na drugą połowę, no i w tej drugiej połowie jeszcze raz udało nam się świetnie skonstruować atak, bardzo szybki. Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie dosyć, że jest Kowalczyk i proszę Państwa bramka. Była 55. minuta, no tam Leszek Pisz dośrodkowała w pole karne. Jacek Syzio ją gdzieś tam przepuścił. Schodziłem z obrońcą na krótki słupek, dotknąłem tą piłkę, pamiętam, i Kowal wchodził z tyłu. Sygnalizują rękę Włosi. Mi się odbiła od ręki, to ja wiem później, po meczach, bo mówią, pomogłeś sobie ręką. Ja mówię, nie, sobie nie pomogłem, bo nie przyjmowałem, sędzia tego nie odgwizdał, ale gdzieś ona się odbiła, tak, od murawy i trafiła mnie w lewą rękę, no a piłka została przy nodze. Jak nie słyszałem gwizdka, to, że miałem kilka metrów do bramki paliurki, no to trzeba było tylko wykorzystać tą sytuację, strzelić. Wewnętrzną częścią stopy, jak to się dzisiaj fajnie mówi, trafia do bramki. Warszawska Legia prowadzi na stadionie Luigi Ferrari z Sampdorią 2-0. 2-0, no niesamowita euforia, wtedy powiem szczerze. No i można powiedzieć, że w tym momencie już wiedziałem, że w końcu coś wpadło. W końcu już jest druga bramka w tak ważnym spotkaniu, a wcześniej nie mogłem tych bramek w Lidze Polskiej strzelać. Wojtek się dwa razy zerwał z łańcucha i było praktycznie pozamiatane. Było w telewizji podanie do Cyzio, Kowalczyk gol, coś takiego było pokazywane. Aż mi ciarki przeszły po całym ciele, podbiegliśmy wszyscy do siebie i panowie, mamy ich. Już było słychać głosy, panowie, jesteśmy w półfinale. Już było słychać gdzieś poszczególnych tych, ale gramy do końca. Przypominam sobie Krzyśka Iwanickiego, jak mówi, nie powiem tutaj tego, pi, 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 mamy ich, nie? I to już było widać po drużynie, że co by się nie działo do końca spotkania, to będzie walka i próba utrzymania tego korzystnego wyniku. Ivano Bonetti, wysoka teraz piłka na Lombardo do tyłu, ale źle im knie ten bohater dzisiejszego spotkania, Kowalczyk jest szybszy od Pariego, ale za wcześnie zdecydował się na ten dribbling. Presja kibiców, presja stadionu całego, tu jakieś Legia przyjechała nie wiadomo skąd i prowadzą nagle 2-0. No i ta wielka Sampdoria, która w lidze była niepokonana, jest za burtą. Pamiętajmy, że te 2-0 ciągnące się tam gdzieś pod koniec spotkania, no spowodował Maciek Szczęsny też. Nie tylko moje bramki, ale on tam miał tyle interwencji udanych. Bronił kapitalnie. W dalszym ciągu niebezpiecznie Mancini. No i wtedy się zaczęło. Zaczęła się obrona Częstochowy. Wtedy jeszcze można było palić na ławce, jestem palaczem. Ja wykopciłem chyba ze dwie ramki papierosów na tej ławce. Sędzia niemiecki, który się nazywa Wieland Ziller i tego nazwiska nie zapomnę do końca życia. Nie sędziowo obiektywnie. To jest coś takiego, taka bezsilność, tak, że grasz mecz, niby sport, niby to, niby tamto, a widzisz że ktoś robi wszystko, żebyś tego meczu nie wygrał, tak? Jak tam szło się po piłkę i obrywało się kilkunastoma monetami w głowę, po ciele, czy zapalniczkami. Sędzia, który był totalnie za nimi. My mu tam zanosiliśmy, wypełnialiśmy kieszenie zapalniczkami, on w ogóle nie reagował na to. Mnie poczęstował żółtą kartką w momencie, kiedy nie wybiłem piłki po aucie bramkowym, bo dostałem 500 lirówką w potylicę, a przypomnę, że tym, którzy znają tylko złotówki i euro, że 500 lirówka to była taka moneta, którą ciężko było w obwodzie złapać dwoma palcami. Zawodnicy włoscy naprawdę uciekali się do różnych metod. Uszczypnęli, kopnęli, gdzieś łokcia wsadzili. Ale tego się spodziewaliśmy. Tutaj nas ostrzegali w sztabie i trener Stachurski, i trener Kosiński, że oni będą
podszczepywać, gryźć, deptać, ciągnąć za ucho, włosy. Ja jeszcze wtedy miałem, także. Tak jak stał za mną Mancini, to gdzieś mi stanął kołkami na palce, nie? Prawda? Jak gdzieś piłka do niego szła, stanął mi kołkami na palce, także już on pierwszy wystartował, ja się zwijałem z bólu. Ja przed samym zejściem z boiska też dostałem korkami po udzie od tyłu, gdzie musiałem opuścić boisko. Później ze dwa dni nie mogłem porządnie stanąć na nogę, bo miałem takiego krwiaka i porysowaną nogę. Albo podchodzi i przy sędzim niby, że klepie tu po głowie, że wszystko fajnie i z tyłu tutaj ciągnie za włosy z całej siły. Albo kto miał dłuższe włosy, to tutaj zobaczy. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że Włosi po prostu wiedzą doskonale, że w piłkę będzie im ciężko grać i wygrać, więc trzeba nas prowokować. Nie może sobie poradzić z Piotrem Czachowskim. Musiał oddać do tyłu, do sceny niebezpiecznie. Znów Mancini gol! Jacek Bąk, który, jak powiedziałem, grał fenomenalnie, zwłaszcza w meczu rewanżowym jako obrońca, popełnił jeden, jedyny błąd. Pozwolił sobie zagrać za plecy piłkę i pozwolił wyprzedzić się Manciniemu, który fajnym technicznym strzałem, tam chyba z 6 metrów, strzelił bramkę i uważam, że to było kompletnie niedobrane. Oni strzelają ładną bramkę, robi się 2-1. Kiedy oni tą bramkę na 2-1 strzelili, my już, przynajmniej ja już miałem dosyć wszystkiego, a tu jeszcze trzeba było tyle minut walczyć. Od 60 minuty już nie dawałem rady. Nie dawałem rady pod względem fizycznym. Zaczęły łapać mnie kurcze i praktycznie rzecz biorąc dawałem znać na ławce rezerwowej, że potrzebna jest zmiana. Wszedłem na boisko za Jacka Bąka, ponieważ ten Stachurski, świętej pamięci, mówi, że potrzebujemy trochę siły fizycznej, wzrostu i świeżego zwierza, który tam trochę poczyści z tyłu i wszedłem za Jacka Bąka. Wszedłem na środek obrony, a skończyłem jeszcze niżej, czyli jako bramkarz. Bo jeszcze ta końcówka tego spotkania, gdzie padła bramka wyrównująca. Jest ten niesamowicie groźny, świetny dribler Mancini. Jest Viali, który w tej chwili kręci się w kółko. Jeszcze gol. I niestety gol. Bramka, która padła tam minutę czy dwie przed upływem regulaminowego czasu gry, no to ewidentnie była moja wina, bo ja już się poczułem i tak swobodnie, i tak pewnie, i tak już się radowałem, że już awansowaliśmy, no bo wiedziałem, że jest minuta lub dwie do końca, a przeciwnik musiałby wygrać 4-2, a my prowadzimy 2-1. No i tak się rozluźniłem, że zamiast po prostu spróbować gdzieś piłkę sparować, odbić, no to chciałem ją złapać i wtoczyła się pode mną. Tracimy jedną bramkę, tracimy drugą, 2-2. Mecz, nie wiem, bodajże o 4 czy o 5 minut został przedłużony. Ja już byłem pewny, że już nas wywalą w powietrze, no tak, no. Wszedłem do bramki po piłkę i nawet widziałem kątem oka, że ten Mancini do mnie biegnie z 16 metra. Myślałem, że może będzie próbował mi wyrywać piłkę albo coś, a on wyskoczył i uderzył mnie kolanem w plecy i mało mi kręgosłupa nie połamał. Ale mnie się udało jednak piłkę złapać, a on mi chciał ją wyrywać i deptał mnie po piszczelach. Złapał piłkę, chciał ją przytrzymać, ten go odepchnął, no Maciek nie wytrzymał. A jak już go sprowadziłem do parteru, to mu chciałem po prostu przylać w pysk. Jeszcze czuli szansę, było już naprawdę niewiele czasu. No Maciek wyprowadził prawy prosty. Tyle tylko, że zapomniałem, że leżę na plecach i jak zrobiłem zamach, to się za wcześnie odbiłem łokciem od trawy po prostu i już potem byłem słabo skoordynowany. Niestety go nie trafiłem. A nie trafił, dobrze, że go nie trafił, bo mógłby mu coś zrobić. Sędzia oczywiście dostrzegł tą całą sytuację i wyciągnął czerwoną kartkę. No ale skoro już ją dostałem i słusznie, bo sam zamiar się liczy, to miło byłoby go chociaż trafić, no, zasłużył na to. Naprawdę pracował na to. Nie mamy zmiany, zmiany zostały wykorzystane i teraz kto stanie w bramce? Myśmy mieli ustalone, kto w razie czego staje w bramce. Ja z Markiem negocjowaliśmy, w sensie rozmawialiśmy, czy on, czy ja. Ja tak patrzę, a rękawice zakłada Cyzio. Ja miałem najszybszy bieg w swoim życiu przez boisko. I do Cyziego mówię, kto ci kazał ręce? Marek już wie. Tener Kosiński mówi, krzyczy tam z boiska, mówi, zabierzcie mu te rękawice, mówi, Marek ma stanąć do bramki. Ja już wiedziałem, że ja stanę do bramki. Bo Marek nieraz na treningach wstawał w bramce i Marek był przygotowany do tego. Potem Beres zaszalał. On wchodził do tej bramki.
i z okrzykiem, że on żadnej bramki nie ma zamiaru wpuścić, on będzie tutaj lepszy od 16 nawet. Całą drużyną atakują Włosi. Już w okolicach połowy boiska również Paliuka poradzi sobie już wiak. Ale prosto Bonettiego jest tam Lombardo. Jeszcze Manini, jeszcze jedna centra. Jeszcze walczą Polacy. Nie ma, proszę Państwa, 3 metrów. Lombardo przestrzelił. Było dużo szumu, dużo biegania, dużo takiej nerwowości. Tylko wariat mógł to zrobić, a Marek jest takim wariatem. Koledzy, mówię, bronili tak jak w hokeju. Rzucali się, blokowali piłkę jak Kamil Glik w meczu z Niemcami. Spisał się doskonale, jest to jedyny chyba bramkarz, który nie puścił pucharek bramki. Nie przegraliśmy, zremisowaliśmy ten mecz. Ogromna, niesamowita radość w naszej ekipie. Poszliśmy grupą do restauracji. Była pizzernia jakaś, restauracja, bar. Usiedliśmy przy stole i była pusta zupełnie. Był telewizor, gdzie pokazywali skróty meczu. I w tym momencie pokazują skróty meczu Sampdoria Legia. No i człowiek, właściciel tej restauracji, tak przygląda na ten mecz i na nas. My byliśmy w dresach, na nas i na ten. Pyta się, czy to my. No, że to jesteśmy my. No, był szczęśliwy bardzo, że nas może przywitać, bo on był kibicem drugiego zespołu w Genui. Genua 1906, bodajże to jest taka nazwa. Ugościł nas niesamowicie, właściwie rachunku nie musieliśmy płacić, bo to było na jego koszt ze względu na to, że był tak szczęśliwy, że wyeliminowaliśmy Sampdorię. Po kolacji przynieśli premię meczową. Andrzej Krajewski wtedy dał każdemu z zawodników Legii Warszawa po $500. Wyjął z kieszeni, normalnie dał we Włoszech każdemu $500. To była taka premia od kogoś, kto był przy drużynie, ale zarazem nie mógł reklamować swojej firmy na koszulkach. My graliśmy w tamtym okresie w koszulkach z napisem Miller Milsz. No niestety w pucharach nie mogliśmy w nich grać. Graliśmy z takim białym kwadratem na koszulkach. Takie były czasy. Klub o czymś zapomniał, to czegoś się nie wywiązało, ale Andrzej Krajewski się, można powiedzieć, aż zanadto wtedy wywiązał w stosunku do piłkarzy. I najbardziej załamany po meczu w Genui to był właśnie pan Mazurek, który się trzymał za głowę, wszyscy się cieszyli. Skąd ja tę kasę wezmę? Po przylocie z Włoch dostaliśmy pieniądze na drugi dzień, tak, rano. Przelicznik w złotówkach, taka torbę pieniążków każdy z nas dostał. Jak wchodziło się do pokoju, to czekało się 30 minut, tak, żeby to wszystko można było policzyć i żeby wyjść z neceserem i wsiąść w samochód, pojechać do domu. Maciek Szczęsny kupił sobie Renault Shamat, taki srebrny, wjechał na Legię jako pierwszy. No ja kupiłem samochód za $3,500, jakiegoś takiego starego Daihatsu Charade, 5-letni, malutkie takie auto też. Za premię, którą dostałem, kupiłem auto od Leszka Pisza, Toyota Corolla. Taką sportową, trzydrzwiową. Ja jeszcze miałem za talon kupiony w Mielcu Fiata 125P, którym się poruszałem, ale chciałem sobie ten auto zmienić i mówię do Krzyśka, może sobie kupię Mazdę. Mówi, no tak, no przyjeżdża Mazda, wysiada gwiazda. Później zresztą chłopakom w nagrodę, że przeszli Sampdorię, zafundowałem bransoletki i łańcuszki złote. Obiecał nam, że jak przejdziemy Sampdorię, to dostaniemy takie bransoletki złote, no i dotrzymał słowa. Nie mam takiego łańcuszka, chyba że zgubiłem po tej imprezie. Nie pamiętam, może gdzieś, może zabłądziłem i go nie doniosłem do domu. Dał drużynie, kupił drużynie te złote łańcuszki. Oczywiście tego złota w Turcji było mnóstwo, wiemy doskonale, no ale po tym przejściu Sampdorii, no, pokazał się naprawdę ze świetnej strony. Chłopak z gitarą, z długimi piórami w obszarpanych dżinsach. Przebojowy, dusza towarzystwa. Przyszedł z gwardii jako hippies. Praktycznie non-stop śmiejący się, a zarazem bardzo impulsywny i taki charakterny. Jeśli coś się działo na boisku, potrafił wszystkich ochrzanić, opieprzyć, wstrząsnąć drużyną. Bardzo często sam chciał mecz wygrywać, prawda? Nawet jak nam coś nie wychodziło, to czasami
jakby on jedną, dwoma akcjami był w stanie po prostu poderwać cały zespół. Jak drużynie nie szło, to potrafił zabrać piłkę z połowy boiska i pędzić jak szalony na tą bramkę, gdzie ciężko było za nim kompletnie nadążyć, prawda? Od czasu do czasu wystarczyło mu rzucić piłkę jak psuło chłap, a on już wiedział, co z tym zrobić. Obojętnie, gdzie byś nie kopnął piłkę, to wiadomo było, że Roman do niej dobiegnie. Gonił, kurde no. Dysponował bardzo dużą mocą wyskoku i kiedy wydawało się, że już ta piłka jest przegrana, Roman gdzieś tam wyskakiwał sprzed obrońcy i szedł ponad niego i grał kapitalnie głową. Ćwiczyliśmy razem w parze, w dwójce, przez 2,5 roku bodajże. No wiadomo, że szybkość niesamowita, no, ale mogę powiedzieć, że no, trenując ze mną, nie chwalę się, no troszkę go tej techniki nauczyłem. No, on może się z tego śmiać, ale myślę, że to mu na dobre wyszło. No. Trener Kosiński czasem, jak się widzimy, mówi, no, pamiętasz tą sytuację, jak gramy w Legii? Lewy obrońca jeździ po tym skrzydle i tak dalej, a Kosa sobie stoi. Władek mówi do mnie, ty, idź, no, weź go tam, rusz. Ja przychodzę do Kosyckiego, mówię, ty, Kosa, ty nie widzisz, mówi, co ten obrońca tu robi, a ty co? A ja podbiegłem do linii i mówię, ale Kanidzia nie wraca, więc dlaczego ja mam wracać? Ja mówię, ty, smyku, mój Kanidzia strzela 22 bramki, a ty dopiero 3. Wielki piłkarz. Podejrzewam, że z tego mojego rocznika chyba największy. Jacek Cyzio, czyli szwagier Gmura. No Jacek to był taka typowa dziewiątka, jakby teraz byśmy określili, bardzo dobrze grający tyłem do bramki. Pozornie spowolniony, ale jak trzeba było, to nie potrafił szybko bark przed człowieka wsadzić i łokietek, i biodrem zapracować, i potrafił strzelać bramki. Myślę, że to taka dziewiątka, dziesiąteczka tutaj. Uniwersalny zawodnik, coś podobnego do mnie, że tam gdzie się go postawiło, tam on grał. Potrafił się świetnie utrzymać przy piłce i dużo nam dawał. Jeśli byliśmy gdzieś tam zmęczeni już z tyłu, to trzeba było zagrać do Jacka Cyzio, on tą piłkę zawsze przytrzymał, zostawił się. Zawodnik, który potrafił się świetnie uwalniać spod opieki obrońcy, potrafił wspólnie razem z Kowalem stworzyć duet taki, na jaki żeśmy liczyli. Fajny zawodnik, troszeczkę bez szybkości, ale doskonały, jeżeli chodzi o przyjęcie piłki, zgranie, zagranie. Gdzieś też potrafił wykorzystywać swój strzał pasówku. Zawsze się śmieliśmy, bo on miał strasznego kajaka, jeżeli chodzi. On z prostego podbicia nie potrafił uderzyć, znaczy nie mógł uderzyć, bo za duża stopa, ale pasówką już jak strzelił, to tak jak niektórzy z Woleja się śmieliśmy, że i precyzyjnie, i mocno. Andrzej Łatka to był typowy taki napastnik, który mógł sam mecz wygrać. Zawsze z problemami z nadwagą. Zawsze po świętach czy po jakimś tam dłuższym okresie czasu, przerwy, Andrzej Łatka zawsze wracał z nadwagą. Andrzej miał strasznie dużo problemów, jeżeli chodzi o zdrowie, takich kontuzji. Czasami sam się nabawiał, bo pamiętam taki wyjazd na Ćwider koło Warszawy, koło Józefowa, gdzieś pojechaliśmy sobie już następnego dnia po meczu ligowym. Zaczęliśmy grać w dziadka jakąś lekką piłką. Oczywiście no, Łatka musiał gdzieś tam w korzeń drzewa uderzyć i była kolejna kontuzja. Mówiliśmy, najlepiej jakbyś się nie podnosił z łóżka, to może byłby zdrowy. Bardzo życzliwy człowiek, uśmiechnięty, cały czas uśmiechnięty. On zarażał uśmiechem w szatni pozostałych kolegów. Dynamiczny zawodnik, naprawdę. Jak to mówię, te nabite czwórki miał, szybkość niesamowita, no i drybli. Dodatkowo miał niesamowity gaz, on potrafił to wykorzystać. Bardzo ruchliwy, z dobrym przyspieszeniem i wyszkoleniem technicznym, czyli jak tu obrońcy zostawiali Andrzeja na trochę miejsca miał wolnego, no to potrafił się urwać, no tylko, że tak jak wspomniałem, częściej urywał mięśnie niż się urywał na boisku. Przyszedł facet z
jest brudna, z Poloneza. Został gwiazdą, on podejrzewam nawet sobie nie do końca sprawę z tego zdawał, że on jest, że to tak wszystko się potem, to taka kariera w Hollywood. Wzięli chłopa z ulicy i zrobili z niego gwiazdę. No i tak został Wojtek gwiazdą. Zaczął będąc nikim z wysokiego C. Jak masz 19 lat i strzelasz na wyjeździe dwie bramki Sampdorii Genua, chwilę potem jedziesz na igrzyska olimpijskie, zdobywasz srebrny medal i też pokazujesz się tam z jak najlepszej strony, istniejesz, nie jesteś anonimowy, no to sobie sam w życiu zawieszasz bardzo wysoko poprzeczkę. No, Kowal to przede wszystkim król pola karnego, potrafił z każdej pozycji strzelić bramkę. Świetny dribbling w miejscu, na tak zwane zakosy. I wszyscy wiedzieli, że on to robi, a nikt nie umiał na to recepty znaleźć. Łącznie ze mną, jak graliśmy przeciwko sobie. Tak jak Gadocha w latach 70. nabierał na to cały świat, tak Kowal nabierał tutaj całą ligę i jeszcze pół Europy na tą swoją kiwkę. Zawsze będę o nim myślał jako o facecie, który nie spełnił nawet 15% oczekiwań, możliwości. Nie wykorzystał tego, co mu Bozia dała. Słabsza technika. Sorry, Wojtek, do dziadka z nami nie wchodził, ponieważ jak wchodził do dziadka z nami, no to z tego dziadka praktycznie nie mógł wyjść. Jak już w tej ósemce byliśmy najsłabsi, co wszyscy mówili, no to co było w czwórce, tak, w półfinale, no. Jesteśmy w wielkiej czwórce, w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów, jest Barcelona, jest Juventus, Manchester United, no i ta Legia Warszawa z tymi śliniakami tutaj, jak sobie przypomnisz, graliśmy. Ja myślę, że tu takie zespoły, że z każdym chcieliśmy grać, naprawdę, z każdym chcieliśmy grać, i, ale chyba najmniej chyba z Manchesterem United. Ja chciałem Barcelonę, bo na Camp Nou grali legioniści wcześniej przede mną, ale mnie jeszcze w tym klubie nie było. Chciałem zagrać z Barceloną, no. No ale wyszło na Manchester, no. Manchester, kapitalny zespół, jeszcze piłka angielska, więc wszyscy byli tak zadowoleni, że pialiśmy z zachwytu i czekaliśmy na ten mecz z dużą niecierpliwością. Chyba trafiliśmy najgorzej, jak mogliśmy, bo jednak Anglicy zawsze bardzo niewygodni dla Polaków. Przychodzi mecz z Manchesterem i trener Staurski ma problem, bo nie może grać czterech ludzi, między innymi Szczęsny, Kubicki, Budka i Łatka. No, w tamtym okresie no, kluczowi zawodnicy dla naszego zespołu. Pamiętam, że byłem zawieszony za żółte kartki i nie mogłem pomóc zespołowi. Widzimy, Legia jest troszeczkę osłabiona przez kartki, przez kontuzje i dzisiaj wynik może być różny. Wynik jest ustalony w Warszawie na 2-1, a Manchester jest na 0-0. Puchar Zdobywców Pucharu, półfinale. Mam nadzieję, że Legia mi sprawi miłą niespodziankę i wygra ten mecz. Pamiętam jeszcze, jak żeśmy wychodzili na ten mecz. No, optymistyczne. Jestem zdania, że tego meczu nie przegramy. Aby nam się szczęście uśmiechnęło. Akurat stałem koło Hughesa. Ja spojrzałem tak w dół na siebie, na swoje nogi, a na nogi Hughesa. To moje dwie nogi, to była u niego jedna. A ja akurat w tym momencie odpowiadałem za niego. Ciężko było grać przeciwko takiemu zawodnikowi, ciężko go było wyprzedzić, ciężko go było przepchnąć, bo to był tur. Marek Jóźwiak huknął ze trzy razy w tą blachę, tam masz. Zadudniło, to był ten korytarz jeszcze z tej starej strony wychodzący. Tam od strony tej
byłej przychodni, jak to huknęło tam w tej szatni. Ci Anglicy też się tak lekko popatrzyli, o co tu chodzi. Oni tam te swoje, come on, tutaj tego, ale Marek się ich nie przestraszył i wychodzimy. Pierwszy mecz oglądałem z Zabranki, z Zbyszka Chrobakiewicza i pamiętam, że denerwowałem się przeokrutnie. Jacek! Jacek! 17 minuta meczu, 0-0. Wolny do szeptowania Rewina Palister i brawo Chrobakiewicz. Pierwszą połowę naprawdę zagraliśmy bardzo dobrze. Udało nam się przeprowadzić jedną składną akcję, po której Jacek Cyzio z mojego podania zdobył bramkę. Piłka została zagrana ze środka od Piotra Czałowskiego, czyli Piotr Czałowski miał asystę. Zagrałem piłkę do, przed polem karnym do Jacka Cyzio w sposób taki niekonwencjonalny, bo piętą. Jeszcze poważniejszego niebezpieczeństwa pod bramką Lisa Sileja nie stworzyliśmy. Może teraz Cyzio i gol! Jeszcze raz ta sytuacja, przejście do środka, błąd obrony angielski. Zostawili tutaj taki szeroki korytarz naszemu napastnikowi. I w tej sytuacji... Puścił, ja wjechałem w pole karne. Pierwszy moment po przyjęciu piłki miałem taki, że może uderzać, ale zauważyłem, że jest więcej miejsca. Pociągnąłem w pole karne i uderzyłem tam, gdzie chciałem. No akurat tak usiadło. Chciałem wewnętrzną częścią stopy pasem do boku i to było najlepsze rozwiązanie. Jacek Cyzio strzelił bramkę na 1-0. Ja byłem przekonany, że po tej bramce będzie podobny scenariusz do meczu z Sampdorią. Czyli strzelamy na 1-0 i to dowozimy. Myśleliśmy wszyscy, że złapaliśmy Manchester, że mamy ich, tak. Ale szybko nas sprowadzili, jak to się mówi, na ziemi. Radość była tak wielka, że, no, że zapomniałem o Bożym świecie. No, gdzieś tam wylądowałem pod chorągiewką. No, cieszyliśmy się bardzo. Niepotrzebnie pobiegłem w narożnik najdalej wysunięty od naszej bramki. Pobiegłem gratulować szwagrowi. Pobiegł przez całe boisko, biegł. Po całej przekotny pod chorągiewkiem. No i tak kurczę mnie całował, że do dzisiaj się śmiejemy z tego, że mógłby to robić codziennie, jak przyjeżdża do mnie, czy jak się spotykamy. A wtedy mógł odpuścić. Anglicy bardzo szybko rozpoczęli od środka akcję. Arek nie zdążył wrócić. Moją stroną pojechali. Na szynę mieli kapitalnego Lisharpa, który no, biegał szybciej niż my chyba wszyscy razem. Lisharp dostał piłkę. Dograł do środka. Ale uwaga, bo szat troszeczkę zaspali Polacy. Wciąż potworne zamieszanie i wyrównanie. Niestety, a strzelcem, o ile dobrze widziałem, Makler. Specjalnie winien się nie czuję, bo nie byłem sam na boisku. Byli jeszcze inni obrońcy, był bramkarz. Po prostu to się zdarza w futbolu, że... Po strzelonej bramce jakiś może moment rozprężenia, tak jak to bywa. Zespół często traci szybko bramkę po strzelonej bramce, bo jest taki moment tych kilku minut, taka euforia w zespole, taki brak koncentracji. Zdenerwowany trener Władysław Stachurski. Błąd Guźwiaka. No, może być kartka, ponieważ zatrzymał rękami Szarpa. Ja to widziałem, teraz zobaczymy, czy widział to również sędzia i ciekaw jestem, jaką kartkę wyciągnie. Widział niestety pan Konstantę. No, niestety czerwona. Czerwona i słusznie, no, był to faul taktyczny, nowe przepisy nakazują sędziom tak reagować. Pamiętam w tym meczu, jak dzisiaj no, wchodził ten tak zwany przepis, że ostatni obrońca, jeśli łapał napastnika lub zawodnika drużyny przeciwnej, to automatycznie otrzymywał nie żółtą kartkę, było wcześniej, ale otrzymał od razu
czerwoną kartkę i ja akurat tak mi się zdarzyło. Oglądałem kilka powtórek także z angielskich telewizji z komentarzem nagranym na bieżąco. Wszyscy byli mocno zdziwieni, że sędzia wyciągnął czerwoną kartkę. Angielscy komentatorzy i bardzo wielu powtarzało, że bardzo nieoczekiwane i sprzyjające Anglikom zdarzenie. Może gdybym go puścił, to zdogoniłbym go na pewno jeszcze, ale stało się trudno. I myślę, że właśnie po tym moim zejściu cała sprawa się rypła. I tak skończyła się ta pierwsza połowa. Wychodzimy na drugą połowę, nie jesteśmy w stanie nic zrobić przeciwko Manchesterowi. Nie jesteśmy przeprowadzić w stanie żadnej sytuacji, bo jest nas za mało. I to zdecydowało, że ten Manchester, jak na oczywiście klasową drużynę przystało, nas tutaj rozklepał. My tam nie gościliśmy często pod bramką, raczej skoncentrowaliśmy się na tym, żeby jeśli się uda, to dowieść te 1-1 do końca. No nie udało się niestety. Marta Kusa przejął teraz przez moment. Modzelewski, Modych, no proszę Państwa i gol niestety. Przejął Modzelewski, ale nie potrafił mu przeszkodzić w oddaniu strzału. I już, proszę Państwa, po kilku minutach drugiej połowy spotkania przegrywamy 1-2. Chciałem tam skanałować gościa przy środkowej linii. Nie udało się, pojechali z kontrą, padła bramka. Wiem, że miałem przy tym jakiś tam udział negatywny. Po moim błędzie na środku boiska straciłem piłkę, ale widać było już, że jednak w tym meczu są lepsi od nas. We played very well. It was important for us to score quickly after Leisure had scored, and we did that. And then obviously Leisure had one player sent off, which made the game easier for us. But we still had to score goals to win the game, and we're very happy that we did. Jeszcze jest Ince, jeszcze jest Erwin. Erwin atakowany, no, zrobił unik, Czykier pozwolił dośrodkować Anglikowi i będzie gol. Niestety. Niestety i strzelcem kapitan zespołu. Przewaga jednego zawodnika gdzieś pozwalała tym piłkarzom z Manchesteru już na takie swobodne poruszanie się, już granie. Oni nas później dobili dwoma bramkami, ale myślę, że gdyby chcieli, to mogli jeszcze coś strzelić. Jak się gra dziesiątkę, to bramkarz musi mieć dużo pracy, żeby wybronić coś. No i ja sporo wybroniłem w tym meczu, ale to nikt nie oceniam to. Zbyszek zagrał na pewno jeden z najlepszych swoich meczów w życiu i byłem pełen podziwu, że facet, który no, ani w lidze, ani w pucharach wcześniej nie grał przez dobry rok, jest w takiej formie, naprawdę bronił tu fantastycznie. Gdyby nie on, to powinniśmy przegrać tak koło 8-9. Nie mieliśmy za bardzo pomysłu, nie mieliśmy sytuacji. To było takie dogorywanie do 90 minuty, niech się ten mecz skończy. No, a Manchester kontrolował całkowicie sytuację. Mieliśmy naprawdę dużą szansę grać w finale. Mogę szczerze powiedzieć, że Anglicy są... Manchester jest słabszym zespołem od Aberdeenu. Nie mówiąc już o Sampdorii. Trudno. Przegraliśmy. To wszystko. Dziękuję. No to gramy. Gramy rewanż. Myślę, że no przecież jeszcze mamy 2 tygodnie, że ktoś do składu doskoczy. Z zawodników, którzy dzisiaj nie mogli wystąpić. No zobaczymy. Jest to sport. Okay, well, it's a great result for Manchester United. I thought we were a better team and we played with great purpose and determination, and I'm so delighted. It's unfortunate for the Polish player who was sent off with a red card. It's one of these ones, the new FIFA UEFA rule, that
if a player is through and he's prevented from scoring position, then it's a red card. And it's just unfortunate because it takes a little of the shine off our victory, which I thought we deserved. A co się dzieje? Tam jeszcze ma wywiad Ferguson. Na płycie i też będzie ten wywiad. Zabieraj, chodź, to otwieraj te bramy, bo ja... Uciekaj. To nie otwiera. Może nie tak kurczę wywiadam. Proszę, to otwieraj. Ja to, no, to może nie tak kurczę. Kurczę dalej. No my tam pojechaliśmy na luzie. Po tym wyniku w Warszawie zdawaliśmy sobie całkowicie sprawę, że no będzie nam niezwykle ciężko awansować do finału. Musielibyśmy wygrać 3-0. To, co na pewno nam przyświecało, to chcieliśmy zrobić dobry wynik. Nie chcieliśmy tam po prostu polec. Oczywiście gdzieś padało słowo, jakbyśmy szybko strzelili. Ale z drugiej strony były też konterki takie też w szatni. Nie? A jak szybko stracimy, to żeby nas nie powieźli. A cóż mieliśmy do stracenia w Manchesterze? Jedziemy na piękny stadion. W Polsce takich nie było. Jedziemy do zespołu, który prowadzi. Później się okazało, że jeden z najlepszych menadżerów świata, Sir Alex Ferguson, to były jego początki. Pojechaliśmy tam po prostu nie dać plamy, pokazać się jak najlepszej strony, bo akurat to były też również takie lata, że i każdy jeden z zawodników na takim meczu się promował. Tu nie ma co owijać bawełnę. Trafford w Manchesterze. Wita Państwa Andrzej Szeląg. Witam bez specjalnego przekonania, albowiem mam tu kłopoty techniczne. Po prostu nie mam zwrotnej linii dźwięku z Warszawą i przyznam się Państwu, nie mam bladego pojęcia, czy mój komentarz do Warszawy i do Państwa w tej sytuacji dociera. Technicy angielscy mówią mi tutaj, że być może tak, być może nie. Witam sympatyków piłki nożnej w kraju, w szczególności kibiców warszawskiej Legii. Ich drużyna gra bowiem po raz drugi. Bardzo prawdopodobny awans do finału. Dobrze Robakiewicz uprzedził Maklera, ale niewiele brakowało. Pogubili się teraz w tej wymianie piłek. Niedobrze Makler do Szarpa. Sharp się nie zdecydował na dribbling, ale na strzał jest jeszcze Hughes i wybicie piłki. Ten mecz bardzo miło wspominam, bo naprawdę jako drużyna zagraliśmy chyba jeszcze lepiej jak z Sampdorią w Genui, zwłaszcza w drugiej połowie. Coraz lepiej gra Legia. Pisz, znowu zagranie ładne Pisza, identycznie jak przed kilkoma minutami dał piłkę wtedy Iwanickiemu, teraz Jackowi Cyzi. Stworzyliśmy kilka sytuacji, ale tylko po jednej. Wojtek Kowalczyk po długiej piłce, bodajże zagrał ją Jacek Bąk, takiego zagrał bardzo długie podanie, chyba na 40, na 45 metrów. Przed szansą Polaki gol, proszę Państwa. Niesamowity jest ten Kowalczyk. Jedno takie wyjście gdzieś spod własnego pola karnego. Świetny przerzut Jacka Bąka z prawej strony do tam gdzieś za plecy obrońców. No i później mój wyścig z Palisterem. No ale no, tak, on był wielki i silny gdzieś, no to już z szybkością miał problemy. Sytuacja była tak, jakby startowali w biegu na 100 metrów. I ta piłka przeszła nad głową Palistera. Kowal po prostu pokazał mu tylko numer, jaki ma na koszulce. Zrobił z nim, co chciał. Palister, Steve Bruce, to zwierzaki były. On jeszcze próbował mnie kopnąć coś, no ale byłem za ambitny, żeby się przewracać w tamtym czasie i szukać jakichś wolnych. Ja wtedy byłem bardzo, bardzo szczuplutki. 77 kilo, przecież ja widziałem takich potworów przeciwko sobie. No to trzeba było, oczywiście ja starałem się i chciałem jak najbardziej wykorzystywać swoją szybkość, bo to była jedyna szansa, żeby przed nimi uciekać. Kowal jak to zwykle przepchał się i tam jakoś tam taś wpadło. Jeden na jeden, wiadomo, jak Wojtek strzelał bramki. Turlaniec wpadł do bramki, dobra, 1-1. I to była też satysfakcja. Gdzieś szalona bramka w kolejnym meczu, w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów dla polskiej drużyny.
Za chwilę będzie 25-lecie, gdzie no, polskiej drużyny już tam nie ma, a moja bramka pozostanie ostatnia. Jeżeli chodzi oczywiście o piłkarzy grających, znaczy dla polskich klubów. Świetnie. Leszek Pisz. I proszę Państwa, koniec spotkania. Legia remisuje na Old Trafford z Manchesterem United 1-1. Manchester mógł nas po prostu zmieść, no, po prostu stwarza bardzo dużo sytuacji bramkowych. No, ale mówię, 1-1, pożegnaliśmy się dobrym wynikiem i w miarę dobrą grą. Mieliśmy takie dwie sytuacje, gdzieś na 2-1, no ale w przekroju całego meczu to Manchester miał ich zdecydowanie więcej. To, co mi utkwiło najbardziej w pamięci na Old Trafford, to kibice, którzy nam klaskali naprawdę, bo udaliśmy jakieś fajne uderzenie, zrobiliśmy jakąś ładną akcję. To tam naprawdę kibice nam klaskali, dziękowali za bardzo fajne zagranie. Ja miałem szczęście, że akurat mecz, kiedy się zakończył, byłem koło Irwina, reprezentanta Irlandii. Podszedłem, zapytałem, czy zmieni się ze mną koszulkę. Zmienił się, chociaż mieliśmy te koszulki znowu z tym kwadratem na piersi, nie były za ładne. No ale to już, jak chciał się wymienić, ja chciałem bardzo, bo mam do dzisiaj zresztą pamiątkę, mam koszulkę. Wymienił się, ale nie wszyscy zawodnicy Manchesteru chcieli się wymieniać. I pamiętam taki obrazek, ja schodzę z boiska i stoi Alex Ferguson i no, prosił, mówi swoim zawodnikom, że mają się wymienić z nami koszulkami. To było coś niesamowitego, docenił naszą klasę. Okazało się, że jesteśmy ostatnią polską drużyną klubową, która w rozgrywkach europejskich zaszła do półfinału.